każdego kibica. Rozpoczynamy Euro 2024. Halo, tu Hamburg. Witamy na Volkspark Stadion. To na tym imponującym obiekcie staną naprzeciw siebie te dwie ekipy. Oby dopisała atmosfera. Witają Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dzisiaj zobaczymy pierwszy mecz fazy grupowej Euro 24 i spodziewamy się naprawdę solidnej dawki emocji i świetnej piłki. Obie drużyny z pewnością będą chciały udowodnić, że nie trafiły tutaj przypadkiem. Reprezentacja Polski zmierzy się z Holandią. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. Coraz bliżej pole karne, obrona musi mieć się na baczności. Nie warto tu ryzykować, wybija piłkę. Blokuje, ale to nie koniec. Był w dobrym miejscu, przejął to niebezpieczne podanie. Ładne teraz podanie. Teraz rzut rożny. Daleko dogrywa w pole karne. Doskonałe uderzenie głową. To było właściwie nie do obrony, a mimo to nie ma bramki. Ale teraz popis bramkarza nad ludzkim wysiłkiem ratuje swoją ekipę. Wolna flanka. Jest tam sporo swobody do przeprowadzenia akcji. Czeka już na piłkę Memphis Depay. Mieszał się teraz Jan Bednarek, już po akcji. Ładne minięcie, kolejna przeszkoda pokonana i udana interwencja. Centra w pole karne. Niby niezła próba, jednak ponad bramką. O, taka główka do statystyk. Frankowski. Z pewnością graczem, na którego warto dziś zwrócić baczną uwagę, jest Robert Lewandowski. Każda wysoka piłka skierowana w pole karne może stanowić zagrożenie, gdy ma się kogoś takiego w zespole. Ma naturalny dar do walki w powietrzu, świetnie główkuje. Defensywa przeciwnika musi znaleźć odpowiedź na pytanie, jak poradzić sobie z takim zagrożeniem. Virgil van Dijk, De Frey, ma piłkę przy nodze, bramka coraz bliżej, spokojnie wyłapuje to nie najlepsze dośrodkowanie, no można było to rozwiązać lepiej. Kivior i teraz mamy przerzut na drugą flankę. Dawidowicz. Zalewski. Tak się powinno stopować ataki rywala. Depay. Xavi Simons. Ma teraz na skrzydle otwartą autostradę. Gakpo! Bardzo dobrze teraz to broni. Z rożnego w okolice jedenastki. Niewykorzystany stały broni to! Niesamowita parada! No, tuż nad poprzeczką. Dobrze rozegrany rzut rożny. Bednarek. Robert Lewandowski.
cierpliwie przygotowują na tarcie. Póki co mamy remis. I tak wybronił ten strzał niesamowicie. Nie dało się jedną stroną, to próbują drugą. Niesamowite, że choć wszyscy kojarzą piłkarską Holandię, przede wszystkim z Johanem Cruyffem, rekordy w kadrze biły kolejne pokolenia. Na czele najczęstszych reprezentantów na długo uplasował się wicemistrz świata z 2010 roku Wesley Sneijder, który zaliczył 134 występy w kadrze. Najskuteczniejszym strzelcem broni, lecz to nie koniec akcji. Piłka w rękach bramkarza, zachował się teraz podręcznikowo. Xavi Simons. Virgil van Dijk. Ake teraz. Xavi Simons. Nie było wiele przerw, więc tylko minuta doliczona. Rzuca piłkę w pole karne, ale jednak bramkarz dobrze piąstkuje. I teraz obrońca wyjaśnia sytuację po wrzutce. Przerwa. Za nami pierwsze 40. Sędzia gwizdkiem rozpoczyna drugą połowę meczu. Piłka znów w grze. Na tablicy wyników remis, ale mam przeczucie, że w szatni sztaby trenerskie zachęcały do nieco odważniejszych ataków. Werman. Bardzo dobra interwencja. To był faul. Holandia ma teraz rzut wolny. Daley Blind. Werman. Cierpliwie teraz operują piłką. Czekają na błąd drużyny przeciwnej. Pragniemy przypomnieć, że czeka nas emocjonujący mecz. Powinniśmy zobaczyć kawał naprawdę dobrego futbolu. Czeka nas świetne widowisko. Możemy być pewni, że obie ekipy zostawią na boisku serca. Daley Blind. Gakpo. Oj, nie wyszedł ten dribbling. Niewymuszony błąd. Piłka dla drużyny przeciwnej. Robert Lewandowski. Z powrotem do Lewandowskiego. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Sędzia interweniuje i Polacy będą wykonywać rzut wolny. Frankowski. Bramka coraz bliżej. Coś tu się szykuje. Piłkę wybija van Dijk. Blokuje bez kłopotu. Mają teraz dobrą okazję na kontratak. Dobrze odebrana piłka. Rywale zaczną z autu. Faul, ale... W niezbyt bezpiecznym miejscu. Będzie okazja dla rywali. No i teraz będzie zmiana. Na boisku zamelduje się nowy zawodnik. Przemilczmy teraz tego wolnego. Tak będzie najlepiej. Cóż to, może celował gdzie indziej. Dawidowicz. Przypominamy Państwu, że już niedługo zostanie rozegrany kolejny mecz. Za transmisję odpowiada oczywiście EA Sports. Wiele sobie obiecuje po tym pojedynku. Starcie tych drużyn zapowiada się smakowicie, więc cieszę się, że w końcu się go doczekamy. Dobrze poradził sobie w polu karnym. Z
Zalewski. Jak się rozwinie ten atak? Są coraz bliżej bramki. Out po tej udanej interwencji. Sędzia widzi przewinienie, ale puszcza grę, bo Holandia nie straciła piłki. Ale za dużo już tych fauli. Tym razem sędzia przerywa grę. Chwila przerwy. Będzie zmiana u Holendrów. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Podanie do Zielińskiego. Poprzeczka, ale to nie koniec. Piłka w grze. I mamy pierwszą bramkę! Nie byliśmy pewni, czy ten moment w ogóle nadejdzie, ale jest! Doczekaliśmy się! Bezbramkowy remis utrzymywał się za długo, ale końcówka może być bardzo ciekawa. Rywale muszą odpowiedzieć. Za chwilę wznowią z autu. Bardzo dobrze teraz drybluje, nie daje sobie zabrać piłki. Mieszał się teraz Jan Bednarek, już po akcji. Niedobra teraz decyzja Piotra Zielińskiego. Daley Blind. No może teraz spróbują znaleźć wyrównanie, ale czy starczy czasu? Lewandowski ma teraz piłkę. Skutecznie interweniuje i wybija piłkę. Mamy uderzenie. Brawo! Fenomenalna interwencja. Coś niesamowitego, jak to przed chwilą wybronił golkiper. Dla jego zespołu to byłby gwóźdź do trumny, bo jak inaczej określić dwubramkowe prowadzenie rywali w końcówce? Sędzia stosuje teraz korzyść. Pozwala grać Holendrom. Słyszymy gwizdek. Będzie rzut karny. Prowadzą, ale po tym błędzie defensywy to się zaraz może zmienić. Byłem przekonany, że sędzia po odgwizdaniu karnego wyciągnie też jakąś kartkę. A tu nic z tego. Niespecjalnie mnie to dziwi. Jedenastka to wystarczająca kara za to zagranie. Kartka to byłaby chyba przesada. To może być wyrównanie. Daleko od bramki. Chyba piłka była ustawiona na jakiejś nierówności. Nie da się tego pudła inaczej wytłumaczyć. Szkoda tej zmarnowanej szansy. Szukają teraz pola wyrównującego. Ta akcja może zakończyć się powodzeniem. Piotr Zieliński zatrzymuje akcję rywali. Dobrze się ustawił. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Dobry odbiór. Piłka jednak wyszła na aut. Ależ teraz dobrze się ustawili. Znowu są przy piłce. I dolicza teraz 3 minuty. Cody Gakpo. I skuteczny blok. Koniec meczu, proszę Państwa. Drużyna gości nie poradziła sobie dzisiaj. Przegrywają mimo dość wyrównanej walki. Zabrakło